mój Boże! To na szczęście był zły sen! O! Trzeba nagrać Sonika Forces! Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie! Z tej strony pomidorowy.pl, a.k.a. Michał. Witam was w ostatnim już odcinku. Zagrajmy w Sonic Forces na PlayStation 4! Znacie takie dosyć popularne przysłowie: wszystko co dobre kiedyś się kończy? Jeżeli nie, to myślę, że powinniście już je w tym momencie poznać, dlatego że dzisiaj jest już ten dzień, ten odcinek, gdzie kończymy już sobie Sonica Forces, jeżeli chodzi o Let's Play. Oczywiście tam nie licząc DLC z Shadowem, ale DLC z Shadowem to wiadomo, to jest taki bardzo bonusowy odcinek. No dobra, ostatnim razem przeszliśmy sobie, nie pamiętam od którego poziomu, tak szczerze. Wiem, że skończyliśmy sobie na... gdzie on jest tutaj? O, na Imperial Tower. Tak by the way, nie wiem czy wam tutaj pokazywałem, ale wszystkie poziomy poprawiłem na rangi S, łącznie z tymi tam dodatkowymi poziomami ekstra, tak więc mamy wszystko zaliczone na rangi S, proszę państwa, tak więc tak jak obiecałem, słowa dotrzymałem. Poza anteną przeszedłem wszystko na S, więc teraz możemy sobie zacząć Mortar Canyon, czyli Eggman Empire Fortress, czyli innymi słowy etap 26. Zapraszam. Po prostu poziom miazga, tyle co ja mogę powiedzieć. Jeden z moich ulubionych poziomów zresztą. Zaraz obok Imperial Tower, rzecz jasna. All hands, maintain altitude and assemble a tight formation. Sonic's team is our last hope. We have to protect them. Niestety nie pamiętam, jak mi szło w tym poziomie, kiedy po raz pierwszy grałem w niego na livestreamie, tym z 2018 roku. Wiem tylko, że po prostu jest to jeden z moich ulubionych poziomów i niestety jest to jeden z tych krótkich poziomów. Nie ma co tutaj dłużej owijać w bawełnę, końcówka gry jest po prostu mega krótka. No, i za pierwszym razem, a nie to co ten piksel, który spadł sobie w dół. Nie no, bez żartów, pozdrawiam cię piksel. Po prostu śmiechłem jak to oglądałem sobie, ten twój let's play, kiedy ty tam spadłeś w dół. No i proszę bardzo, mamy rangę S. Spodziewałem się tego, dlatego że ani razu nie zginęliśmy i ani razu nie straciliśmy pierścionków, więc... Dlaczego miałbym nie dostać tej rangi S, co nie? Ale naprawdę, graficznie te poziomy są... Powtarzam się już chyba z 10 raz, ale muszę to za każdym razem podkreślić, dlatego że po prostu ta gra jest mega, mega dobra. I niesłusznie dostała moim zdaniem trochę po dupie. Ale to jest oczywiście moje zdanie. Nie musicie się wcale z nim zgadzać. Mamy poziom SOS w Mystic Jungle. Ale wiecie co? Pozwólcie, że sobie wody przyniosę. No powiem wam, że woda bardzo dobra, więc... Zobaczmy, co tutaj ciekawego jest w Mystic Jungle, że aż chcą, żebyśmy tutaj z powrotem wracali. A, dobra, tutaj jest klatka. Praktycznie przy samej końcówce poziomu. No tak, bo tutaj będzie wąż teraz, więc no, można by powiedzieć, że przy końcówce poziomu. No okej, czyli etap 26 mamy zaliczony. Tam wiadomo, ten SOS w Mystic Jungle również. Więc teraz możemy zabrać się za etap 27, Eggman Empire Fortress versus Infinite. Po raz trzeci będziemy sobie walczyli z Infinitem. I nie powinno was zdziwić to, że Infinite w tej walce będzie praktycznie już używał wszystkich aset. W sensie wiecie, tych wszystkich stylów walki, z jakimi tam mieliśmy styczność. Czyli na przykład będzie, że tak powiem, mieszanka z pierwszej walki z Infinitem, z drugiej. Chociaż nie, czekajcie, nie, 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 wróć.
Tu będzie remix jakby wszystkich tych traczków Infinita. To chciałem powiedzieć, a nie, że walki. Even with the Phantom Ruby weakened, I still have enough power to smash you into blue jelly. I'll show you how outclassed you really are. I'm in a class all my own. Time to put up or shut up, Infinite. Chodziło mi bardziej o to, że to będzie, powiedzmy, remix albo takie nawiązanie do walki z Metal Sonicem, tylko że taka trudniejsza wersja Metal Sonica to będzie. What would you like your epitaph to read? How about, here lies the blue buffoon? Why not, here dozes the masked clown? Might as well make it for the person who needs one, right? Uwaga, uwaga, uwaga. Dokładnie tak, uwaga, uwaga, uwaga. I myk, myk, i myk. Dobrze, oberwał śmietnik jeden. Z tego co wiem, na live miałem z tą konfrontacją nieraz problem. Uwaga, uwaga, żeby nas nie uderzyło, bo chcę tutaj jakby pokonać Infinita bez stracenia pierścieni. Może mi się uda. Nie jest to jakieś super wyzwanie, ale wiadomo. Wiadomo jak to czasami ze szczęściem takiego zagrajmera bywa, nie? Że najłatwiejsze momenty można łatwo spierdzielić. My friends got me this far, and together we're gonna win. O, i teraz pojawia się, że tak powiem, no, buddy, czyli innymi słowy młody. Your mask can't hide how sad and lonely you are. That fit. Dobrze, ominięte. Dobra, połowę HP ma już rozjechaną. Infinite. Ej, ale muzyka tutaj jest naprawdę kozak. Fajna bardzo. Taka trochę budująca klimat, nie? Że o, zaraz tutaj będzie koniec świata. Już zaraz tutaj być może Sonic i młody zostaną pokonani. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobrze! Dobrze ominięte! Czyżby teraz będzie tag team? Tak! Double boost! I proszę, po infinicie! To w ogóle ta ściana iluzyjna nas doganiała, jakkolwiek to brzmi, ściana iluzyjna, what the fuck? Wiecie o co mi chodzi. Ale uznajmy to, że to jest ściana iluzyjna nas goniła. I tutaj oczywiście 100 tysięcy nagród do garderoby. Oczywiście, że tak, bo jakby inaczej. Proszę państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Kurde, powiem wam szczerze, coraz lepiej mi idzie w tego Sonic Forces. Sam widzę po sobie. I to mi się podoba. Bardzo. I cannot be defeated. Wrong, loser. The things that can't be defeated are heart, soul, and the bonds of friendship. Three things you and your counterfeit cronies lack. No. Wait. I can still fight. Huh? You never fail to surprise me, Sonic. I didn't believe Infinite could lose. Victory will be so much sweeter when I defeat you. Don't think this is over yet, you blue nuisance! My plan just went into overtime!
Eggman, weź ty się w końcu przestań odgrażać w najgłupszy możliwy sposób. Sami doskonale wiemy, że ty i tak dasz dupy po całości, więc z łaski swojej zamknij mordę, okej? Dobra, ale jak widzieliście, Infinity już został pokonany, jego już nie będzie, on się już nie pojawi, on został już pokonany i poleciał tam do wieży, jak sami zresztą widzieliście, do Eggman Empire poleciał, dokładniej rzecz biorąc, albo po prostu do Imperial Tower, bo być może tam właściwie poleciał. I tutaj mamy sygnał SOS, którego sobie zrobimy, bo czemu by nie? Zobaczymy, gdzie będzie ta klatka, czy kij wie, co to będzie. Misja sukces, moi drodzy. Udało się. Niestety ranga A, dlatego że dużo pierścionków straciłem po drodze, bo niestety miałem chujowego Wispa. Tego, wiecie, ognistego. Burst. No dobra, etap 28, Iron Fortress. I tutaj jest dziwny niebieski kolorek. Ciekawe dlaczego, moi drodzy. Tak jest, jest to etap klasycznego Sonika. We have to find the entrance to the central tower and stop Eggman! Ej, co jak co, ale muzyka tutaj jest naprawdę w porządku. Mógłbym sobie jej, kurde, słuchać godzinami. No ale dobra, przejdźmy może do aspektów wizualnych tego oto poziomu. Już widzę, że nie będę miał rangi S, więc powtórzę sobie. Więc co ja mogę powiedzieć na temat aspektów wizualnych, jeżeli chodzi o ten poziom? Bardzo mi się on podoba. Po prostu te ostatnie poziomy, ogólnie poziomy graficznie w grze są naprawdę mega fajne. To jest coś, co za każdym razem muszę niestety podkreślić, dlatego że trzeba jakoś, że tak powiem, komentarz budować. I ogólnie uważam, że naprawdę Sega wraz z Sonic Teamem naprawdę się mega postarali, jeżeli chodzi o tę gierkę. I mówię tutaj bez żadnego tutaj ale zbędnego. Kurde, nie udało się, więc jeszcze raz. Jeszcze raz. O, teraz się udało. O, i teraz mamy goniący nas ekran. Tak jak to było w klasycznych Sonicach. No i też w sumie w takiej grze jak Rayman 1 chociażby, w Gex 1 też. A wiele było takich gier, gdzie był aspekt z goniącym ekranem. To jest dosyć popularny ten aspekt w grach wideo. Ha, patrzcie jak strollowałem rakietę. Teraz, żebyś tylko nie spadł. No i nie stracił pierścieni, bo tak to będziesz mógł sobie pomarzyć wtedy o randze S. No, właśnie o tym mówiłem. Dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy. Na razie udało mi się utrzymać wynik 77 ringów, a raczej pierścionków. I myślę, że przy takim wyniku sobie zostaniemy. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra. Udało się. Strollowaliśmy, że tak powiem, że tak powiem rakietę. Teraz trzeba znowu strollować. Dokładnie tak. Dokładnie tak. O to chodziło. O to też chodziło. O to też chodziło. I o to też chodziło. Doskonale. Dobra. O Jezu, tylko nie to.
Nie lubię takich sekcji, ale udało się bez problemu to zrobić, więc good. Dobra. Aj! Tutaj straciłem pierścienie. Fuck! Fajnie, pod sam koniec zginąłem, naprawdę. Super! Taka ogólnie mini ciekawostka. Wiem, że jestem, co prawda, za wcześnie niż powinienem być. Ale tak w sumie naszło mnie na taki filarowy temat w trakcie, kiedy wracam do miejsca, gdzie powinienem być. Otóż w ogóle dzisiaj miałem rano wstać sobie i jechać ogarnąć maturę. W sensie, wiecie, pojechać do szkoły, w której będę zdawał w tym roku maturę. Zawieźć dokumenty, ale kurde, wstałem za późno, bo miał mnie w ogóle tata obudzić i mnie nie obudził, więc rip, że tak powiem. Taka ciekawostka z mojego życia, że tak powiem. Dobra. Okej, okej. Ominięte. Doskonale. My money's on the area the other Sonic is searching. Dobra, i tu jest perfekcyjnie ominięte. Teraz uwaga na rakietkę. Zniszczymy sobie to. O, już mamy spokój od tej rakiety. Ale ta rakieta z kolei nam nie da spokoju. No dobra, już dała nam spokój. Już jest git. Już mamy wszystko pod kontrolą, proszę państwa. No już tutaj nie mamy niestety, bo musiało mnie to trafić oczywiście. Great. Looks like we can get in through that passage. Hold on. I'll send in reinforcements right away. Wow! Having two Sonics is so dreamy. No tak, Amy, tak. Marzenie o spotkaniu dwóch Soników się spełnia. No dobra, pewnie i tak nie będę miał rangi S. No trudno się mówi. Dwa razy pierścienie straciłem. No, ranga A. Dlatego ten poziom sobie powtórzę poza nagrywaniem. A może nawet jeszcze dzisiaj go powtórzę, żeby wam udowodnić, że udało mi się tutaj rangę S zdobyć. Zobaczymy. I przepraszam, że ja w ogóle nie mówię żadnych ciekawostek ani nic, ale na razie te poziomy nie mają żadnych ciekawostek. Tak szczerze wam powiem. Bo teraz najbliżej, gdzie będzie ciekawostka, to jest właśnie w Network Terminal. A gdzie jest Network Terminal? A nie, czekajcie, czekajcie. Wróć, pomyliłem się. Pomyliłem się. Zerknę szybko na Wikipedię. Okej, jestem z wami z powrotem i powiem wam szczerze, że sobie już ignorujemy tutaj ten sygnał SOS, bo przyznam szczerze, że nie chce mi się wracać do Guardian Rock w Green Hill. Więc przejdźmy sobie po prostu dalej do następnego odcinka, jakim jest Eggman Empire Fortress Final Judgment. Judgment, to chciałem powiedzieć. I rozpoczynamy tag team, czyli Modern Sonic oraz Buddy, albo Avatar, albo młody po prostu. Ruszamy! A phantom movie signal is headed for the reactor! You have to hurry! The reactor's in the innermost part of the fortress, but the defense... What the fuck? Co to miało być? Przepraszam bardzo. Good thing we're not normal. We'll find a way through.
Okej, okej. O! Dobrze, dobrze ominięte zostało. Haha! Świetnie. Dobra, i będziemy musieli teraz te kapsuły niszczyć, dlatego że tutaj mamy, jak widzicie, generator, który jest po środku. I dzięki temu ten generator się rozdupczy, że tak powiem. Uwaga, uwaga na lasery. Uwaga na lasery, bo lasery potrafią być niedobre. Przyznam szczerze, że z tym poziomem nie pamiętam, czy miałem jakikolwiek problem. Tak samo nie pamiętam, jak z poprzednim poziomem, czy miałem też jakikolwiek problem. W każdym razie powinno być teraz git, aczkolwiek wątpię w to, że będzie ranga S. Bardzo bym chciał, ale niestety straciłem pierścienie. O, ranga S. Udało się. Nice. A właśnie, jest jedna ciekawostka odnośnie tego poziomu. W trakcie cutscenki, bo wiecie, jak tam były cutscenki te przez krótkofalówki, to ja się nie odzywałem, bo chcę, żebyście wszystko słyszeli. A więc Tails i Amy potwierdzili tylko, że tutaj Dr. Eggman stworzył Infinita. To jest coś, co, o czym chciałem wam powiedzieć. No dobra, mamy tutaj, że tak powiem, trochę nagród. Myślałem, że mi się niestety nie uda zdobyć rangi S, ale widzicie, jednak się myliłem. Etap 30. Death... Eggman Empire Fortress versus Death Egg Roboter. A dalej mamy tutaj sygnał SOS. Lol. Myślałem, że to znika, jak się wchodzi do poziomu. No dobra, etap 30 to już jest ostatni etap w tej gierce, w kampanii Sonika. I teraz pytanie, ile mamy tutaj ciekawostek? Mamy tutaj 5 ciekawostek. Więc myślę, że podczas walki z bossem będę o nich mówił. Na spokojnie. Dobra, ruszamy. We did it! Eggman's army is officially butt-kicked! We won! Hmm. Oh, come on, now what? Can we ever just win and have that be the end of it? Look! Gotcha! The fortress reactor was just a decoy! A true winner always keeps his trump card hidden until the end. Sonic, what's going on? There aren't less enemies, there's more! What? How can there be so many? Confirmed sightings indicate Shadow. Metal Sonic, Zabok, Chaos, Infinite, thousands of them. What have you done? I merely incorporated the Phantom Ruby into this Death Egg robot. But that means the Phantom Ruby no longer has a vulnerable energy supply. It's an invulnerable ruby? A good deduction, Tails. This Death Egg robot has... No, I have surpassed Infinite to become the complete and ultimate form. You will be crushed by this Death-Egg robot powered by the Phantom Ruby, and in the end, everything will still be just as I planned! Your plan will end like all your plans do, with you sitting in a pile of busted robot parts wondering how you failed so badly! Let's get him. Okej, okay. Etap 30. Eggman Empire versus Death Egg Roboter. Zaczynamy. Ostatni boss, proszę państwa. He's overclocking the Phantom Ruby. No regular tool can damage it now.
You're our last chance. Give it your all, Sonic! You'll always be our shining hope! Jeżeli będę się mało odzywał, to bardzo przepraszam, ale niestety trzeba się tutaj skupić. No, i proszę bardzo, pierwsza faza została pokonana. Bardzo szybko poszło. Klasycznym Sonikiem. Powiem wam szczerze, że jak pierwszy raz walczyłem z Death Eggiem, a raczej z Robo Death Eggiem, to miałem nie lada wyzwanie na livestreamie. Zresztą ci, co pamiętają mój livestream z 2018 roku, ze stycznia, będą pamiętali i będą wiedzieli, o co mi chodzi. W sensie, Jezu, będą pamiętali, będą wiedzieli, o co mi chodzi. To chciałem powiedzieć. Ale muzyka tutaj jest epicka. To już zwiastuje koniec praktycznie świata, nie? Okej, okay, uwaga na rakietki. Już dwa razy pierścienie straciłem. Nie mam zamiaru trzy razy stracić. Dobra. On już ma ponad połowę HP zebraną. Dobra, pojawiły się roboty. I zaraz będzie tutaj się nam... O właśnie, plansza kurczyła. Uwaga. Aj. Aj. Dobra. Plansza się odbudowała, fuck. I wszystko od zera. Dobra, proszę państwa, jestem z wami z powrotem. Jest git. Jest git, moi drodzy. Uwaga na lasery. Uwaga na lasery. Uwaga, uwaga, uwaga. Myk, myk, myk. Dobrze. Odratowana sytuacja. Powiem wam, że się naprawdę mega stresuję przy tym bossie, dlatego też się tak nie odzywam i się skupiam mega. O Jezus Maria. Dobra, oberwał. Druga faza skończona. Faza awatara jest zakończona. Teraz lecimy z Sonikiem. W sensie modern Sonikiem. O, sorki, że na razie nie mówię o żadnych ciekawostkach, ale wolę się mimo co skupić. Ja pitole! Ja pitole!
Naprawdę mega trudny boss, ale mega zarąbisty boss. Z piękną muzyką, zresztą sami sobie posłuchajcie. O Jezus Maria, wiecie co jest najgorsze, że już i tak rangi S nie będę miał. Nie będę miał rangi S dlatego, że już i tak zginąłem i straciłem pierścienie zresztą, więc... Na rangę S nie mam na co liczyć. Trudno się mówi, no niestety. Żyję się dalej. Najwyżej to poprawię sobie poza nagrywaniem, ponieważ już niestety szkoda mi jest trochę czasu, żeby non stop ciągle to powtarzać. Ale sami widzicie, na czym ten boss polega. Mega trudny boss, ale bardzo, moim zdaniem, dobry finał, jeżeli chodzi o Sonic Forces. Dobra. Mamy to. Triple boost! Dobrze! I w taki oto sposób Eggman został pokonany po raz kolejny. Świetnie. No niestety, ranga B, bo zginąłem i... no, straciłem pierścienie. Ale ja to poprawię mimo co. Poprawię, ale to już, że tak powiem, poza nagrywaniem, ponieważ szkoda po prostu na to czasu. Znowu się uśmiechnął ten Shadow. I guess this is goodbye. Get home safely, Sonic. And thanks for everything. Up, Tails. I'm sure we'll run into him again. All right, guys. It's time we cleaned up the mess that Eggman left this world in. And I'm not talking about those illusions he dreamed up for us. We need to fix the real world we all live in. Right. True that. Come on. Let's go! Yeah! Koniec Sonica Forces, moi drodzy. Piękna muzyka w tle leci, bardzo mi się ona podoba.
Ale dobra, czas na zaległe ciekawostki z walki z bossem, więc jak widzieliście, pierwsza faza była zapożyczona z walki z Egg Dragonem, ponieważ walczyliśmy jako klasyczny Sonic versus, powiedzmy, Egg Dragon. Druga ciekawostka jest taka, że we wczesnym skrypcie gry ostatni boss był nazywany Colossal Death Egg Robo, co jest dosyć ciekawe. Współczesny Sonic to jest jedyna postać, która w fazie ostatniego bossa, w sensie w fazie z ostatnim bossem, tej ostatniej fazie, nie walczy sam, bo towarzyszy mu awatar i klasyczny Sonic, co żeście zauważyli. I jest jedna bardzo ważna ciekawostka. Dr. Eggman nie odzywa się ani razu podczas walki. Nie jest również znany jego los po zniszczeniu robota. Jak myślicie, co się z Eggmanem stało? Ja nie wiem. Powiem tak. Ja tej gierce wystawiam ocenę 9 na 10. Wiadomo, no minusy, mimo co jest jeden minus, a mianowicie klasyczny Sonic. Moim zdaniem jego sterowanie jest troszeczkę zbyt twarde i nie mówię, że jakby klasyczny Sonic jest we wszystkich poziomach jakiś super zły, ale ciężko się nim steruje mimo co. Na pewno 10 na 10 dostanie soundtrack. Po prostu mua, picuś glancuś. Fabuła sama w sobie moim zdaniem też dałbym solidne nawet 10 na 10, dlatego że bardzo mi się ona podobała. Niestety jeden też jest w sumie drugi minus tej gry. To taki, że ta gra jest mega krótka. Ale polecam wam sobie naprawdę zagrać w Sonic Forces, naprawdę bardzo warto. Już dzisiaj tę grę kupicie bodajże za 79 zł albo 89. Ona nie jest już wcale taka droga. Droga była tylko na początku. Ale teraz taniej ją kupicie sobie. No dobra, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się ten let's play podobał, że byłem informatywny, że w sposób ciekawy prowadziłem ten let's play. I czy chcecie po tej grze Sonic Generations? Czy może inną grę? Dajcie znać w komentarzach. Ja zrobię przy okazji głosowanie. Dziękuję za oglądanie. Nie mam nic już więcej do dodania. Zostawiam was z tą muzyką. Trzymajcie się i cześć. I oglądajcie w sumie do końca, bo po napisach końcowych jest pewna cutscenka. Na razie. You
finally, an end to this endless battle. Everyone can go back home and relax. There's no need for the resistance. Hold on. There's still a lot we need to do. We're just getting started. Huh? What, you're leaving us? There are others who need your help. But okay, I'm not gonna stop you. Man, the first time I saw you stumbling around, I had no idea you could pull this thing together and see it to the end. I've changed my mind about you. I knew you'd come through, rookie. Hmm? Well, I guess you're not a rookie anymore. You did good out there. It's not like you just waited till the last minute to come in and act all cool, saving the day. Our battle is done, and our resistance has come to a conclusion. But we'll be friends forever. A single person cannot restore the entire world. We have to work together and make a diligent effort. Yeah! Hey, you're taking off too? I was thinking the same thing. You gonna keep moving forward? No matter what, yeah? You and I aren't so different. See you later, buddy.